dokument spełnia wymogi formalne wynikające z rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 86 z późniejszymi zmianami. Analiza przedmiotowego dokumentu pozwala na stwierdzenie, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybice spełnia wymogi obowiązującego prawa, a w szczególności unormowania działu 5 rozdziału 2 ustawy o finansach publicznych. 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został sporządzony z dochowaniem wymogów w zakresie szczegółowości ustalonej artykuł 226 ustawy o finansach publicznych. Projekt obejmuje okres roku budżetowego 2015 oraz kolejne lata do 2029 roku. Przyjęte wieloletniej prognozie finansowej wartości dla 2015 roku są zgodne z odpowiednimi wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. W latach objętych prognozą planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, a zatem wymóg dotyczący możliwości uchwalenia budżetu w tych latach określony w artykule 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Porównując wielkości budżetu w poszczególnych latach przy uwzględnieniu objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w artykule 226 ustęp 2a ustawy o finansach publicznych, skład orzekający uznaje, iż wieloletnia prognoza finansowa gminy Rybnice jest realistyczna. 2. Wykaz przedsięwzięć stanowiących w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, w szczególności określone w artykule 226 ustęp 3 z uwzględnieniem ustępu 4 ustawy o finansach publicznych. 3. Prognoza kwoty długu załącznik nr 1, która została sporządzona w latach 2015-2029, obejmuje okres, w jakim przewiduje się pełną spłatę już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu i kosztami jego obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu danego roku nie przekracza średniej arytmetycznej. Z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok 3 lat realizacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja jak wyżej jest zachowana przy uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w artykule 243 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych dotyczących pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej. Wyłączenia stanowią w 2015 roku kwotę 1 452 781 zł oraz w roku 2016 kwotę 1 176 000 zł. Na wskaźnik spłaty długu obecnie wpływ mają takie wielkości wykonane według sprawozdań budżetowych za lata 2012-2013 oraz wielkości prognozowane w latach następnych. Zatem w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prognozowane dane, a w konsekwencji na wskaźniki spłaty długu gminy, na przykład niezrealizowanie zakładanych dochodów, konieczność poniesienia wyższych wydatków od planowanych, wskaźnik ten może ulec zmianie, w tym także pogorszeniu. Biorąc pod uwagę kwotę zadłużenia, która wraz z planowanym do zaciągnięcia w 2015 roku długiem na koniec 2015 roku wyniesie 19 829 970 zł. Skład orzekający zwraca uwagę na konieczność bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy. Jej ocena winna wpływać na ewentualne decyzje organów gminy, na przykład w sprawie rezygnacji z dalszego zadłużania się, czy też z realizacji mniej ważnych dla społeczności lokalnej inwestycji. 4. Zaplanowane w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia dla burmistrza gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w programie przedsięwzięć, jak też z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności mogą wykroczyć poza rok budżetowy oraz upoważnienie dla burmistrza do przekazania określonych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych znajdujących umocowanie w przepisach artykułu 228 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając powyższe, skład orzekający postanowił jakby wstępie. Pouczenie. 1. Zgodnie z artykułem 20 powołanej ustawy o regionalnej izbie obrachunkowych do niniejszej opinii składu orzekającego burmistrzowi gminy przysługuje odwołanie do kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 2. Stosownie do przepisu artykułu 230 ust. 3 i artykuł 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia winna być opublikowana przez gminę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Tekst jednolity, dziennik ustaw 2004 roku, pozycja 782. Przewodnicząca składu orzekającego Krystyna Imiowo. Uchwała nr S07-426-1 przez 6 przez 14 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Rydlice na rok 2015. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 92 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2012 roku, pozycja 1113 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami, sąd orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach przewodnicząca Krystyna Imiowo, członkowie Patrycja Krupa, Krzysztof Wętry. Po zapoznaniu się z przedstawionym projektem uchwały budżetowej gminy Rydlice na rok 2015 postanowił pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Rydlice na 2015 rok. Uzasadnienie. W dniu 14 listopada 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wpłynął projekt uchwały budżetowej gminy Rydlice na rok 2015. W projekcie tym zaplanowano dochody w wysokości 33 260 139 zł oraz wydatki w wysokości 34 363 725 zł. Wskazany deficyt budżetu gminy planowany na rok budżetowy 2015 wynosi 1 103 586 zł. 1 103 586 zł. Przedłożony projekt uchwały budżetowej zakłada, iż deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 713 586 zł oraz wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 390 000 zł. Wskazane źródła są zgodne z artykułem 217 ust. 2 punkt 3 i punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wolne środki jak wyżej nie budzą zastrzeżeń również z punktu widzenia możliwości ich wystąpienia na koniec 2014 roku. Uwzględniając objaśnienia stanowiące element wieloletniej prognozy finansowej gminy. Wielkości budżetu planowanego na rok 2015 uwzględniające kredyty i pożyczki zaplanowane w przychodach oraz koszty obsługi długu, jak i obciążenia wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2015-2029 nie spowodują naruszenia zasad uchwalenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego określonych w artykule 242 i artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowanie wskaźnika spłaty długu z artykułu 243 ustawy jak wyżej. W latach objętych prognozą
uwarunkowana jest realizacją poszczególnych składowych budżetu kolejnych lat na poziomie prognozowanej wielkości. Mając na uwadze skład orzekający, postanowiłem w sentencji uchwały połączenie. Zgodnie z artykułem 20 ustawy 1 powołanej wyżej ustawy o Regionalnej Izbie Obrachunkowej od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z artykułem 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedmiotowa opinia jest opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2004 roku, pozycja 782. Przewodnicząca składu orzekającego Krystyna Jemiołowa. Imiołowa. Tak. Dziękuję. To już wszystko. Przechodzimy w tej chwili przedstawienie stanowiska burmistrza w całej opinii Komisji Wniosków Rady. Szanowni Państwo, ja przy zapoznaniu z tym budżetem już przedstawiałem jakby swoją opinię, natomiast bardzo bym chciał, żeby zapadła w pamięci nam sentencja Regionalnej Izby Obrachunkowej, która się zaczyna stwierdzeniem: zatem w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prognozowane dane, a w konsekwencji na wskaźniki spłaty długu gminy, na przykład nierealizowanie zakładanych dochodów, konieczność poniesienia wyższych wydatków od planowanych, wskaźnik ten może ulec zmianie, w tym także pogorszeniu, biorąc pod uwagę kwotę zadłużenia, która wraz z planowanym do zaciągnięcia w 2015 rokiem długu na koniec wyniesie 19 i tu pomniejszone o te 200 tysięcy, o których żeśmy mówili. Skład orzekający zwraca uwagę na konieczność bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy. Jej ocena winna wpływać na ewentualne decyzje organów gminy, na przykład w sprawie rezygnacji z dalszego zadłużenia się, czy też z realizacji niezbędnych do społeczności lokalnej inwestycji. Ja tylko to przytoczyłem, żebyśmy w tych sytuacjach, kiedy będziemy spotykać się z naszymi wyborcami, uświadamiali, że o ile mamy bardzo dużo do zrobienia, o tyle też mamy ograniczenia. I rozwiązaniem tej kwestii, jeszcze raz powtarzam, jest ograniczanie kosztów i patrzenie na każdą złotówkę z każdej strony, aby w przyszłości można było wykonać te zadania. Co się tyczy kwestii dotyczących wniosków obu komisji, uważam, że niektóre już będą do realizacji, zwłaszcza te, które, na które są pozwolenia na budowę przy najbliższych oszczędnościach. Dotyczy to chodników w Rychwicach i w Lubczy, bo tam są, oraz projektowania tych chodników tutaj przez radną Katarzynę wnoszonych. A mnie ma zacieczewienia, że nie popuści nam tutaj, żebyśmy tego elementu nie wprowadzili. Ale tamtych pozwoleń, ja dzisiaj pozwoliłem sobie wydać polecenie panu informatykowi, żeby zamieścił te chodniki, na które już istnieją zgody i pozwolenia. Także one będą znowu dostępne na tym. I myślę tak, że musimy w konieczności robić tak, że tam, gdzie są już pozwolenia, to wykonujmy, bo za chwilę stracą one swoją ważność. Dla mnie osobiście chodnik w Lubczy, w Ryglicach, w Zalasowej czy w Wistuszowie jest tak samo ważny, bo on wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. To tyle, jeżeli chodzi o uwagę. Dziękuję bardzo. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami. Ma ktoś jakieś uwagi do wniesionej poprawek przez komisję? Nie ma. Przegłosujemy poprawki. Kto jest za? Cały projekt. Cały projekt głosujemy. Głosujemy cały projekt. Poprawki zostały przyjęte. Czy jest konieczne czytanie całej uchwały? Nie.
nie zachodzi potrzeba. Przystępujemy do głosowania projektem uchwały budżetowej uwzględniającej autopoprawki i wniesione poprawki. Kto jest za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2015? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała przechodzi jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice na lata 2015-2029. Czytam uchwałę numer 4/16/14 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice na lata 2015-2029. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity 2013 roku, dziennik ustaw, pozycja 885 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Rybnicach uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2029 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Upoważnia się burmistrza Rybnic do zaciągnięcia zobowiązań 1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć. 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 milionów złotych. Paragraf 3. Upoważnia się burmistrza Rybnic do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Rybnice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których umowa w paragrafie 2 uchwały. Paragraf 4. Uchyla się uchwały Rady Miejskiej w Rybnicach nr 45/313/14 z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice w latach 2014-2028 z późniejszymi zmianami. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały przeze mnie przeczytanej? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jednogłośnie. Dziękuję. Już ostatnia uchwała. Przechodzimy do punktu 14. Wolne wnioski i zapytania. Mamy możliwość teraz podyskutować. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, pragnę przedstawić Państwu trzy takie ważne wnioski, prośby. I pierwszy wniosek to jest prośba o podjęcie działań w celu przywrócenia bezpośrednich połączeń autobusowych do Tuchowa. I w tej sprawie załączam również pismo od Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Balasowej Berger i Sajgar i pismo przedłożyłam panu burmistrzowi. Pozwolę sobie odczytać to pismo. W odpowiedzi na liczne głosy pacjentów z miejscowości Lubcza, Wola Lubecka oraz Zalasowa zwracam się z petycją do władz samorządowych gminy Rybnice o podjęcie działań celem przywrócenia bezpośrednich połączeń autobusowych do Tuchowa. Umożliwiłoby to dodatkowe korzystanie przez społeczność tych miejscowości szerokiej oferty usług medycznych, w szczególności poradni specjalistycznych oraz poradni diagnostycznych Centrum Zdrowia Tuchów. Oferowane są tam również bezpłatne programy profilaktyczne, w tym między innymi bezpłatna mammografia wykonywana na najnowocześniejszym sprzęcie obsługiwanym przez wysoko wyspecjalizowany personel medyczny. Z naszej strony widzimy potrzebę bliskiej współpracy dla naszych pacjentów
z najbliższym w naszej gminie ośrodkiem medycznym, z którym łączą nas wieloletnie dobre doświadczenia. Z poważaniem kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Berger i Sajdak, lekarz medycyny Paweł Sajdak. Jednocześnie pragnę Państwu przedstawić, że firma lekarska Berger Sajdak, firma pielęgniarska Malinowska Stańczyk oraz indywidualna praktyka położnej Dorota Turczyn deklaruje wolę współpracy tutaj z naszą radą celem podnoszenia zdrowotności mieszkańców naszej gminy, na przykład w tworzeniu programów profilaktycznych. I następny wniosek to jest prośba, proszę, to jest prośba mieszkańców, by nie wyłączać w nocy lamp, po prostu przez całą noc. I chodzi to o bezpieczeństwo mieszkańców nawet w tych najpóźniejszych godzinach nocnych. No i trzecia prośba, to jest prośba ośrodka, to jest prośba Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy o dofinansowanie, to jest około 3000 zł do profesjonalnej drabiny z atestem do nowo zakupionego samochodu strażackiego. Dziękuję. To następny. Proszę bardzo. Ja tutaj chciałam zgłosić właśnie wniosek. Pan burmistrz mnie tutaj uprzedził odnośnie utworzenia strony dla radnych na stronie gminy. Myśmy na komisjach już o tym rozmawiali, żeby jednak był dostęp do nas przez stronę internetową, żeby mieszkańcy zadawali pytania, a myśmy mogli na te pytania odpowiadać. Proszę bardzo. Może ustosunkuję do tej. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę tak, że musimy w ogóle musimy pomyśleć jako Rada na temat transportu wewnętrznego. Otóż okazało się, że poprzez taką liberalną politykę, jaką mamy do czynienia, w kraju doszło do różnych takich przejęć linii transportu osobowego. Mieliśmy to na przykładzie PKS-u Tarnowskiego, przez lata to się działo z firmami, które działały w zdrowej konkurencji. Tu trzeba powiedzieć, że wpływu na to nikt nie miał. Ale okazuje się, że zadanie transportu zbiorowego leży w kompetencji gminy. Teraz należałoby się zastanowić. Po pierwsze, odpowiadając pani radnej Turczyn, czy nie byłoby sensowne, aby rejestracje w tych ośrodkach mogły prowadzić takie badanie statystyczne, ile osób by skorzystało, na przykład przez okres stycznia, żeby to było uczciwe, żebyśmy wiedzieli, że na przykład jeżeli byłby autobus w Lubczy pod ośrodkiem, to by do Tuchowa na godzinę, powiedzmy sobie, za 10:08, żeby być w Tuchowie, bo ja rozmawiałem tu z dyrektorem szpitala tuchowskiego. Nie był dyrektor, zdaje się, tylko osoba do spraw tej takiej komunikacji społecznej, zarządzający, że oni by też widzieli taką naszą działalność w tym kierunku. I teraz musielibyśmy zobaczyć, ile osób by było chętnych, aby też zrobić to na zasadzie Kowalowa Ryglice. I teraz zastanowić się, czy na przykład taki transport to uruchomić autobus, który będzie woził 5 osób, czy na przykład nie skorzystać z tych naszych środków transportu, które my mamy, które posiadamy, które zajmują się dowozem dzieci. W jaki sposób wykorzystać też tych, którzy wygrali przetarg, wygrał Marcinek z Lubczy na przetarg na dowozy do szkoły, aby to nie przedłużyć. Przywozi dzieci do szkoły i następnie bierze osoby. Czyli na takim quasi transportem gminy, który byłby dostępny dla ludzi. Bo też powiem szczerze, tak patrząc z perspektywy, dziecko siadające do autobusu może siąść, matka nie może siąść.
Dziwne sytuacje mamy, takie troszeczkę nierozsądne. Jak to zrobić, żeby można było na przykład z Lubczy spod Słotowy dojechać razem autobusem dziecięcym czy młodzieżowym, jak to zwał, tak go zwał, do Lubczy, do centrum, nie? No bo dziecko mogę, ale ja idę piechotą. Powiedzmy sobie szczerze, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy prawo jakby nie przewiduje normalności. Teraz jak zrobić to, żeby do normalności doprowadzić? Myślę, że tu bardzo dużo pracy będzie nas czekało w najbliższym kwartale, aby rzeczywiście te wszystkie rzeczy pogodzić. Bo moce przerobowe jakby są. Transport jest. To nie jest tak, że my będziemy ściągać z Tarnowa, nie wiem, z sąsiednich gmin, tylko on tu jest, on tu działa. Jak go przekształcić, aby był linią samochodową naszą przewozu osób i żeby, powiedzmy sobie, tak był współgrał, żeby przyjeżdżał do Rybic, a tutaj jeszcze z Kowalowej z Jonim dojechał na przesiadkę, powiedzmy sobie, ten mniejszy samochodzik i do Tuchowa na te za 10 ósma, myślę, że to jest taki za 10, za 15 ósma i potem, żeby wrócił o godzinie na przykład 11, 1. I tutaj trzeba byłoby to ustawić. Na ośrodkach, i to myślę, że nie tylko na spółce Sajdak Berger, ale także Broniek Cytkiewicz. Ja będę zresztą jutro rozmawiał z kierowniczką. Też takie badania zrobić, żebyśmy wiedzieli, do czego dobrać. Czy mówimy o dużym samochodzie, czy o małym, czy ludzie są chętni, czy to jest generalnie tylko jeden wypadek, przypadek na ileś tam. To jest taka odpowiedź i musimy się wszyscy do tego pochylić. Prosiłbym też sołtysów, żeby rozmawiali w tych sprawach, czy widzieliby ludzie takie połączenie, żebyśmy znowu potem nie zrobili coś takiego, co okazałoby się, że wozi powietrze i generalnie my za to płacimy, bo będziemy musieli za to wziąć. Oczywiście kasy fiskalne są, można odliczać bilety, które się tam w tym momencie zakupi ta osoba, która z tego transportu korzysta. Proszę Państwa, wniosek następny dotyczy niewyłączania lamp. Czy jak? Powiem tak, ja bym ten wniosek przegłosował przez Radę. Jeżeli większość Rady zdecyduje, że nie wyłączamy lamp, to od 1 stycznia puścimy odpowiednie pismo, korzystając z kanału dystrybucji uproszczonej, że po prostu nie będą włączyć, bo tam chyba nie jest problem przestawić. I to tylko tyle. To więc, Panie Przewodniczący, prosiłbym o przegłosowanie tego wniosku. Ja sam osobiście uważam, że oszczędność 4 godziny świecenia lamp nie jest oszczędnością, bo generalnie rzecz biorąc, wydatki na tak zwaną, to się nazywa utrzymanie tych lamp, są duże. To są duże wydatki i one czy świecą, czy nie świecą, zaliczane są. I mówiąc realnie, mówimy jak się zaproszę. I drabina. Potem traktujemy to jako wniosek budżetowy. Stronę internetową myślę, że Pan Adam mógłby już tu przytaknąć. Na kiedy, Panie Adamie, Pan będzie gotowy z tym? Kilka dni. A czy Pan przygotował nam już wstępnie, ostatnio na komisji rozmawialiśmy? Jest w przygotowaniu. Już jest w przygotowaniu. Mhm. I może jutro, ale no, żeby bezpiecznie było to no, kilka dni. O, czy bezpiecznie by było od 3 króli. Natomiast tak jak mówię, tam będą też projekcje uchwał, dlatego też będzie uproszczona kwestia czytania wszelkich uchwał, bo jeżeli te projekty się znajdą i będą dostępne dla wszystkich, to myślę, że i w tych kontaktach takich między społeczeństwem a Radą Gminy Burmistrzem dopracujemy się takiego systemu, który pozwoli, żeby wszyscy byli poinformowani o tym, co się dzieje. Usprawnie, oczywiście. Myślę, że dążenie do jeszcze poprawimy sobie. Do tak zwanych budżetów obywatelskich, który sobie jakby w perspektywie typujemy, to będzie pewien krok w tym dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
jakoś sformułować tą... Przyjąć wniosek pani radnej odnośnie włączania lamp na całą Proszę bardzo. Jeszcze. Panie przewodniczący, szanowny panie burmistrzu, ja mam pytanie właśnie w kwestii tego wniosku. Oczywiście nie mówię, że jestem za albo przeciw, tylko aby móc rzetelnie podjąć decyzję, musiałbym znać jakieś wyliczenia, choćby szacunkowe, żeby wiedzieć, o jakich oszczędnościach mówimy. Bo w tej sytuacji, opowiadając się za albo przeciw, to tak no, troszeczkę wróżenie z fusów jak dla mnie. Chciałbym mieć jakąś informację, żebym mógł rzetelnie podjąć decyzję. Dziękuję. Pani księgowa może powiedzieć.